Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzisiaj postanowiłem trochę niestandardowo nagrać czy stworzyć dla Was wiadomość, bo właśnie w formie wideo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wcześniej miałem możliwość realizacji krótkiego, 3-minutowego, może trochę przydługiego filmu z naszej kampanii wyborczej, z prezentacji mojej osoby. A dzisiaj postanowiłem zamiast dawać Wam do czytania tekst, zaprezentować swoją twarz, siebie, nasz komitet, to co zamierzamy i wszystkie informacje związane z naszymi pomysłami na Pruszków 2.0. Po pierwsze, dzisiaj jest dzień bardzo wyjątkowy. Dzisiejszy dzień, 11 listopada, daje nam poczucie tego, że możemy działać. Nie jesteśmy narodem zależnym, nie jesteśmy pod obcym jarzmem. Mamy możliwość przeprowadzania tych wyborów, mamy możliwość startowania, wybierania jednostek, które mają na względzie uwagę ludności lokalnej, czy mają na względzie dobro ludności lokalnej. Niepodległość jest fantastyczna, więc postaram się z niej skorzystać w okazji, która będzie 16 listopada. To tak w kwestii wstępu. Chciałem powiedzieć, że te wybory, które nadejdą, są najważniejsze spośród wszystkich. Są ważniejsze niż wybory prezydenckie, są ważniejsze niż wybory parlamentarne i na pewno są ważniejsze niż wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Ponieważ w ordynacji, jeżeli chodzi o Radę Miasta, w ordynacji w okręgach jednomandatowych wybieramy osobę, która reprezentuje najmniejszą jednostkę administracji terytorialnej, czyli w zasadzie część miasta, a później miasto. Czyli jest to osoba, która jest najbliżej ludzi, która artykułuje swoje pomysły, która agreguje również pomysły innych i przedstawia je podczas prac komisji, czy też posiedzeń sesji Rady Miasta. I są to ludzie, znaczy powinni być to ludzie, którzy mają najlepszy kontakt z mieszkańcami, którzy się nie odgradzają od nich barierom, którzy nie alienują się od nich i którzy potrafią z nimi rozmawiać. To jest najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby uzyskać stanowisko za pomocą świetnych plakatów, genialnych ulotek, super kampanii, tylko żeby być przedstawicielem społeczeństwa, ludności lokalnej w najważniejszym, moim zdaniem, najważniejszej instytucji państwowej, jaką jest właśnie ten szczebel administracji, czyli Rada Miasta, Rada Gminy. Oczywiście nie chcę tutaj umniejszać ważności Rady Powiatu czy Sejmiku Wojewódzkiego oraz Sejmu i Parlamentu. Jednak jeżeli dzielimy wszystko tak w skali mikro i makro, to właśnie w skali mikro najważniejsza moim zdaniem jest Rada Miasta. Nasz komitet Pruszków 2.0 tworzą ludzie, którzy naprawdę chcą działać, którzy są w stanie poświęcić swój wolny czas, poświęcić nawet czas na posiłki i czas na sen, aby tylko mieć możliwość pozyskania osób chętnych do popierania ich pomysłów, do podążania za nimi. Każdy z nas jest w pewien sposób liderem. Ma ogromną ilość rzeczy, które chciałby zrealizować. Ma do tego możliwości, gdyż nie jesteśmy osobami, które przypadkowo się znalazły. Wszyscy działamy od już kilku ładnych lat, zarówno w kwestiach społecznych, kwestiach charytatywnych, politycznych, czy też zawodowo, oczywiście to jest naturalne, że każdy posiada jakąś pracę, z której czerpie doświadczenia mogące przełożyć się na działania dla miasta. Nasz komitet to również nowoczesne, stwarza nowoczesne podwaliny do funkcjonowania dla każdego innego komitetu, gdyż posiadamy tak zwany suwak, czyli mężczyzna, kobieta. Staraliśmy się zachować to, gdyż nie chcielibyśmy być zdominowani tylko przez jedną płeć, więc stąd też taki układ. To nie tylko ulotki, plakaty, banery, także spotkania z wyborcami. Udało nam się zorganizować kawiarni Pawilon. To również rozmowy na ulicach, w windzie, w sklepie ze wszystkimi, którzy mają jakiś problem, mają pomysł, mają wizję Pruszkowa. My czerpiemy doświadczenie z ludzi. Ludzie są najważniejsi.
To również działania w internecie. Postawiliśmy na nową jakość, postawiliśmy na nowe media, więc oprócz reklam w gazetach mamy również sprawnie funkcjonującą stronę na domenie WordPress. Również działamy na Facebooku. Jednak nie o to tutaj chodzi. Mogę mówić, co robimy, jednak co chcemy zrobić i co zrobiliśmy. To jest najważniejsze. Chcemy być takim komunikatorem, węzłem, który będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców, nie tylko z okręgu, z którego startujemy, ale z całego Pruszkowa. Każdy mieszkaniec może do nas przyjść, zadzwonić, my odpowiemy i w miarę możliwości postaramy się rozwiązać problem. Nie znamy się na wszystkich płaszczyznach życia, nie posiadamy całkowitej wiedzy na przykład na temat kanalizacji, na temat, nie wiem, zarządzania gospodarką, zarządzania wywozem odpadów, ale nie jest to problemem, żeby się dowiedzieć. Moja dewiza to nie ma rzeczy niemożliwych. Taka prawda, nie ma. Czasami się nie chce, czasami jest to mało prawdopodobne, ale zawsze się da. No prawie zawsze. Na tyle, ile mamy siły. Najważniejszy jest człowiek. To nie jest instytucja publiczna, to nie jest stanowisko, to nie jest koalicja, to nie jest władza, to jest obywatel, który tworzy to państwo, a w mniejszej skali, który tworzy to miasto, później dzielnice, nasze osiedle. No właśnie dla nich startujemy, właśnie dla nich teraz mamy wzmożoną pracę, żeby się pokazać. Staramy się również być alternatywą w plakatowaniu. Na przykład jakbyście mój plakat, o, będzie właśnie z Marcelem wspólnie będziemy jeszcze rozdawali ulotki i tego typu rzeczy. Mamy nawet wydrukowane programy, jakby ktoś chciał się zapoznać. Jednak staram się dać możliwość wyboru, zapoznania się wszystkich mieszkańców okręgu z naszą postawą, więc nie jest to tylko takie głupie plakatowanie. Chcemy po prostu skierować uwagę tych, którzy nie wiedzą, którzy nie mają pojęcia, na kogo głosować, żeby zapoznali się z kandydatami ze swojego okręgu, to jest najważniejsze. I żeby ludzie poszli na wybory. Mamy najgorszą frekwencję jako miasto w powiecie. Powiat ma najgorszą frekwencję w województwie. Ciekawe, czy województwo, nie sądzę, nie ma pewnie najgorszej frekwencji w całej Polsce. Nie, to na pewno. Jednak trzeba ruszyć przysłowiowe cztery litery. No i iść na wybory. Więc dlatego to jest mój ostatni wpis. W ramach mojej działalności na serwisie WordPress. Później będzie cisza wyborcza, a następnie rozpoczynamy albo świętowanie, albo powrót do rzeczywistości. Możliwe nawet, że stworzymy z Pruszków 2.0 stowarzyszenie, które będzie działało, będzie kontrolowało władzę, będzie wprowadzało zmiany, będzie współpracowało. Nie mówimy nie. Jednak najważniejsze, żeby wszyscy poszli na wybory, wszyscy uprawnieni poszli na wybory i zagłosowali na osobę, z którego profilem, programem, działalnością zgadzają się i popierają i chcą, żeby tak było. To jest właśnie najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby iść na wybory. To, na kogo się zagłosuje, czy ty zagłosujesz na mnie, czy zagłosujesz na kogoś innego, kwestia indywidualna. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję, żeby uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. No i właśnie na ciebie liczę. Myślę, że podejmiesz właściwy wybór i pójdziesz na wybory, żeby cokolwiek zmienić, bo wszystko da się zmienić. Życzę ci, wam, przepięknego wtorku, choć za oknem pogoda nie sprzyja długim spacerom. Mam nadzieję, że wykorzystacie go bardzo dobrze. A w niedzielę spotkamy się przy urnach. Do widzenia, trzymajcie się, cześć.